Dobra, można powiedzieć wielki comeback tutaj na Stare Śmieci. Jak się czujesz po pierwszych dniach tutaj w drużynie? Dobrze, bardzo dobrze. Na razie to jest dopiero trzeci dzień, także spokojnie też wchodzę w trening. Chłopaki są na trochę innym poziomie, że tak powiem. Też trenowałem oczywiście w Kielcach, no ale oni są gdzieś tam na trochę wyższym poziomie, ale wszystko jest okej. Jeżeli chodzi o pierwszy sparring tutaj, wejście do drużyny, jak oceniasz postawę sportową i poziom sportowy tej ekipy? Na pewno jest to doświadczona ekipa, także jestem spokojny o to, że w tej lidze będzie zdecydowanie lepiej niż dzisiaj. Wiadomo, że sparingi rządzą się swoimi prawami, można przywiązywać do nich wagę, można nie. Najważniejsze, żeby wyciągać to, co jest dobre. Niwelować to, co jest złe i tak też na pewno zrobimy. Zaraz mamy obóz w Turcji, tam też pogramy kilka meczów kontrolnych, także myślę, że będziemy dobrze przygotowani tego sezonu. A trener oczekuje od Ciebie jakichś konkretnych rzeczy? Twoje doświadczenie na pewno tutaj się przyda drużynie. Jakieś Ty sobie też stawiasz cele na tę rundę? No cel jest jeden, no tutaj nie ma co gdzieś tam mydlić oczu i tak dalej. Nie skupiam się też na indywidualnych celach, tylko przyszedłem tu po to, żeby zrobić cel zespołowy, cel drużynowy, cel miasta i przede wszystkim cel tego klubu i po to tu przyszedłem, żeby awansować do pierwszej ligi. Okay.